Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie Uniwersytetu Stonewall, którym zbliżamy się powoli do końca cyklu poświęconego historii społeczności LGBT+ w Stanach Zjednoczonych. Dwa ostatnie wykłady poświęcone były tragicznej dekadzie lat 80., którą zdominowała pandemia HIV-AIDS i dosłownie walka o życie. W dużej mierze dzięki tej właśnie walce mamy dzisiaj także w Polsce dostęp do leków antyretrowirusowych, które pozwalają osobom żyjącym z wirusem HIV żyć do późnej starości. Dzięki tym lekom i opiece medycznej AIDS to dzisiaj w wielu miejscach świata, choć oczywiście niestety nie wszędzie, choroba przewlekła. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na Stonewall TV w serii poświęconej seksualności. Bardzo Wam tę serię polecam. My tymczasem wchodzimy z naszą opowieścią w lata 90., w które społeczność LGBT wchodzi z nowym, znaczącym segmentem, zamożnym i wpływowym establishmentem, który chce tę społeczność wspierać. Dla marginalizowanej przez dekady grupy społecznej to coś nowego i bardzo ekscytującego. Oto osoby LGBT zaczynają coraz intensywniej tworzyć tak zwane PACs, czyli Political Action Committees, komitety działań politycznych, których zadaniem jest wspieranie tych polityków, którzy wspierają agendę LGBT+, a tą agendą są po prostu prawa człowieka. To wtedy swoje skrzydła rozwija między innymi powstała jeszcze w latach 80. Human Rights Campaign, do dzisiaj jedna z najważniejszych amerykańskich organizacji LGBT. To wówczas także, w tychże latach 90., dochodzi do wydarzenia dla tęczowej społeczności wręcz epokowego. Tak się przynajmniej wydaje. Po raz pierwszy w dziejach kandydat w prezydenckich wyborach sam zwraca się do społeczności LGBT o poparcie. Był nim gubernator stanu Arkansas, Bill Clinton. Społeczność, która od lat popierała kandydatów demokratycznych, była tą propozycją oczywiście zainteresowana, ale nie bezinteresownie. Organizacje LGBT domagały się w zamian za poparcie określonych zmian w armii, w prawie pracy, w prawie karnym i oczywiście w kwestii badań nad HIV-AIDS. Clinton wygrał wybory, między innymi ze wsparciem społeczności LGBT i ich rodzin i przyjaciół, i w 1993 roku został 42. prezydentem Stanów Zjednoczonych. A czy dotrzymał składanych obietnic składanych nieheteronormatywnym Amerykanom? No cóż, niekoniecznie. To bowiem za czasów Billa Clintona wprowadzono w armii politykę don't ask, don't tell, nie pytaj, nie mów, która z jednej strony usunęła z kwestionariusza poboru do wojska pytanie o orientację seksualną kandydatek i kandydatów, o tym mówiliśmy w poprzednich wykładach, ale z drugiej zabroniła im o ich nieheteronormatywnej tożsamości mówić. Mówiąc krótko, nowe prawo polegało na tym, że komisja nie pytała kandydatki, czy jest lesbijką, ale ona sama nie mogła zrobić coming outu w armii, bo coming out był równoznaczny z wydaleniem z wojska. Bill Clinton, który w tej polityce widział kompromis między konserwatystami a organizacjami LGBT+, obie te grupy swoją decyzją doprowadził do szału. Dla naszej społeczności to było wielkie, wielkie rozczarowanie. W tychże samych latach 90. aktywiści LGBT+ ruszyli także po raz pierwszy do boju o małżeństwa jednopłciowe. Była to walka, jak poprzednie, długa i wyczerpująca, ale od czegoś trzeba zacząć. A zaczęło się tak na dobrą sprawę, o czym mało kto dzisiaj pamięta, w Honolulu, gdyż to właśnie Sąd Najwyższy Hawajów, jako pierwszy w Ameryce, zakwestionował odmawiania prawa do małżeństwa osobom tej samej płci. To wtedy także, między innymi z powodu wyroku hawajskiego sądu,
zaczęło się zaciekłe zwalczanie przez Partię Republikańską wszelkich prób legalizacji małżeństw jednopłciowych, które w 1996 roku doprowadziło do kolejnego homofobicznego festiwalu w Kongresie Stanów Zjednoczonych i uchwalenia DOMA. DOMA, czyli Defense of Marriage Act, ustawa o obronie małżeństwa. DOMA ku trwodze osób LGBT przeszła przez obie izby kongresu przytłaczającą większością głosów, a Clinton, myślący już o drugiej kadencji, tę homofobiczną ustawę podpisał. DOMA zakazywała instytucjom federalnym uznawania małżeństw jednopłciowych i pozwalała poszczególnym stanom na nieuznawanie małżeństw jednopłciowych zawartych w innych stanach. I DOMA, i Don't Ask, Don't Tell były bardzo bolesnymi lekcjami dla aktywistów i aktywistek LGBT+. Warto o nich pamiętać dzisiaj, kiedy małżeństwo Clintonów widzimy tylko poprzez różowe okulary, poprzez ich progejowskie poglądy ostatnich lat. Jednak nie zawsze tak było. I Bill, i Hillary Clinton mają na swoim koncie homofobiczne wypowiedzi i homofobiczne działania. Dzisiaj oczywiście cieszy nas to, że zmienili poglądy w tej kwestii, ale jak mówię, nie zawsze tak było. A skoro sprawy nie szły jak należy, wracamy do lat 90. W Białym Domu i w Kongresie należało działać przez ostateczną instancję amerykańskiego życia politycznego, jakim jest Sąd Najwyższy, od którego decyzji nie ma już odwołania. I tak się stało w historycznej sprawie Romer vs. Evans z roku 1996. Roy Romer był gubernatorem stanu Colorado, a Richard Evans był gejem pracującym dla burmistrza Denver. I to on rozpoczął batalię sądową w sprawie niewystarczającej ochrony osób LGBT+, przed dyskryminacją, którą to ochronę gwarantuje przecież wszystkim Amerykanom 14. poprawka do Konstytucji. Sprawa wędrująca przez kolejne instancje znalazła finał w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, który stosunkiem głosów 6-3 przyznał rację Evansowi. To było niezwykle ważne zwycięstwo dla całej tej tęczowej społeczności i znacząca zmiana w Sądzie Najwyższym, który jeszcze w 1986 roku, przypominam, w sprawie Bowers vs. Hardwick, zawyrokował, że stan Georgia może kryminalizować gejowski seks. No, ale to było za czasów Ronalda Reagana, a my jesteśmy w czasach Billa Clintona, który akurat jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, dokonał wielu znaczących, wspaniałych nominacji. Wśród nich była przecież między innymi zmarła niedawno ikona postępowej Ameryki, sędzia Ruth Bader Ginsburg. Dwa lata później w Stanach Zjednoczonych dochodzi do jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni na tle homofobicznym. Matthew Shepard, 22-letni student Uniwersytetu Wyoming, zostaje 6 października 1998 roku porwany i brutalnie zamordowany. Dwóch mężczyzn, którym przeszkadzało, że Matthew jest gejem, wywiozło go za miasto, torturowało i nad ranem porzuciło półżywego, przywiązanego drutem kolczastym do przydrożnego ogrodzenia. Zobaczył go rano przypadkowy cyklista i Matthew został przez pogotowie przewieziony do szpitala, gdzie w wyniku doznanych ran zmarł 5 dni później. Dwóch mężczyzn, którzy porwali, torturowali i w efekcie zamordowali Matthew Sheparda, skazano na dożywocie. Ta sprawa miała także dalekosiężne konsekwencje dla całej społeczności LGBT. W wielu rządzonych przez demokratów stanach uchwalono prawo kwalifikujące przestępstwa przeciwko osobom LGBT jako przestępstwa z nienawiści. Próby uchwalenia podobnego prawa na poziomie federalnym podejmował także Kongres. Za czasów Clintona Kongresowi się nie udało, za czasów Busha juniora tak, ale Bush junior zagroził wówczas wetem. Skończyło się więc na tym, że odpowiednia ustawa, nosząca zresztą imię Matthew Sheparda, została uchwalona dopiero w roku 2007 i podpisana przez prezydenta Baracka
Obamę. Lata 90. to także ważna zmiana w mediach. W 1997 roku dochodzi do coming outu jednej obecnie z największych celebrytek Ameryki, Ellen DeGeneres. Amerykę zszokowało, przynajmniej jej część, że ulubienica z sitcomu, Ellen, jest lesbijką. DeGeneres za swoje wyjście z szafy zapłaciła wysoką cenę. Jej sitcom odwołano, ją samą zwolniono z pracy, a wszyscy wkoło jej powtarzali, że to już koniec jej kariery. Ellen wróciła jednak z medialnego niebytu. Ma dzisiaj sławę, miliony, żonę i uznawana jest za najbardziej wpływową lesbijkę w Stanach Zjednoczonych. O zmianie, jaka następowała w telewizji i szerzej w mediach, świadczy także sukces sitcomu, który wszedł zaledwie rok po coming outcie Ellen DeGeneres. Nosił tytuł Will and Grace i szybko zdobył zarówno serca Amerykanów, jak i 18 nagród Emmy. Opowiadał o perypetiach dwójki przyjaciół, z których jedna osoba była homoseksualna. To był Will. I choć Will był pokazywany w rzeczonym sitcomie stereotypowo, zrobił wielką robotę w kwestii tolerancji. Nawet obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, powiedział kiedyś, że nikt nie zrobił więcej, jeśli chodzi o edukację Amerykanów w kwestii LGBT, niż Will z Will and Grace. I tym przyjemnym akcentem wychodzimy już prawie z bardzo, rzekłbym, nierównych lat 90., by wkroczyć niebawem kolejnym wykładem w XXI wiek, którym zamknę opowieść o historii amerykańskiej społeczności LGBT+. Ale zanim to nastąpi, chciałbym się jeszcze zatrzymać w XX wieku i następny wykład poświęcić osobie zupełnie wyjątkowej, którą była bez wątpienia Marsha P. Johnson. Tymczasem do zobaczenia.